W tej lekcji udowodnimy sobie, że w warunkach takich, jakie mamy tutaj na rysunku, odcinek AC jest prostopadły do odcinka DB. Czyli zapiszę to w formie polecenia. Udowodni, udowodni że odcinek AC jest prostopadły do odcinka DB. Tutaj po prawej stronie zapiszę narzędzia, z których będziemy korzystali tutaj do tego dowodu. Są to cechy przystawania trójkątów. Ja te cechy również nazywam postulatami. Pierwszy to jest bok bok bok, czyli jeśli trzy boki są przystające, to dwa trójkąty również są przystające później bok, kąt, bok, czyli jeśli dwa boki oraz kąt, który znajduje się pomiędzy tymi dwoma bokami są przystające, to dwa trójkąty również są przystające oraz e, trzecia cecha, e, kąt, bok, kąt, czyli jeśli dwa, jeśli bok oraz dwa kąty przyległe do tego boku są przystające, to również dwa trójkąty będą przystające. I w jaki sposób będziemy sobie chcieli tutaj udowodnić? Przeprowadzimy dowód za pomocą dwóch kolumn. Na czym to polega, to może wydawać się troszeczkę skomplikowane, ale wcale takie nie jest i w tym celu stworzymy sobie tutaj teraz dwie kolumny. To wszystko wyjaśni się w trakcie dowodu. O, tutaj stworzymy sobie te dwie kolumny. I teraz dowód będzie przebiegał w taki sposób. Po lewej stronie będziemy zapisywali jakieś stwierdzenie, ja to zapiszę tutaj jako twierdzenie, będziemy coś twierdzili, twierdzenie, a po prawej stronie będziemy pisali uzasadnienie tego twierdzenia, uzasadnienie. Nie. I teraz popatrzmy, jak bardzo łatwo to będzie nam szło. Widzimy tutaj z rysunku, że odcinek DC jest taki sam jak odcinek CB, czyli mają one takie same długości. I y, to będzie tutaj nasz pierwszy wniosek, nasze pierwsze twierdzenie, czyli zaznaczymy sobie, ten bok jest taki sam jak ten bok, czyli te boki tutaj mają takie same długości, czyli DC równa się... C B. Jak jest tu uzasadnienie? No mieliśmy to tutaj dane. Już mieliśmy taki gotowy rysunek. Te dwie kreseczki mówią nam, że te dwa boki są takie same, więc tutaj wpiszemy, że to już było nam dane. Idąc tym samym tropem możemy zaobserwować, że ten bok DA jest taki sam jak bok AB. Wskazują nam na to tutaj te dwie podwójne kreseczki, czyli zapiszemy sobie tutaj DA równa się AB. Uzasadnienie jest również takie same, to mieliśmy dane. Możemy zaobserwować również, że odcinek CA jest bokiem w trójkącie CDA oraz w CAB. Czyli te dwa trójkąty dzielą ten sam bok, czyli ten bok jest taki sam w tym trójkącie oraz w tym drugim trójkącie. I zapiszemy to w taki sposób. CA równa się CA. Jakie jest, jakie jest uzasadnienie? To również było. E, dane. I teraz popatrzmy. Skoro boki tego trójkąta są takie same jak odpowiednie boki tego trójkąta, więc te dwa trójkąty są przystające na mocy tej cechy na mocy tego postulatu. Więc możemy sobie zapisać, że trójkąt tutaj CDA A jest trójkątem przystającym do trójkąta CBA do trójkąta C B, I to wynika tutaj z tej cechy, tutaj bok, bok, bok. Yy, tutaj dla ułatwienia będziemy sobie te twierdzenia tutaj numerowali. 1, 2, 3, 4. A to, że możemy skorzystać z tej cechy, yy, mówią nam tutaj te twierdzenia. 1, 2 oraz 3. I zapiszemy to sobie tutaj w nagasie. 1, 2, 3. Czyli pokazaliśmy tutaj, że odpowiednie, że boki tego trójkąta są takie same jak odpowiednie boki tego drugiego trójkąta, czyli te dwa trójkąty są przystające. Skoro te dwa trójkąty, ten i ten trójkąt są przystające, czyli są identyczne. Skoro są identyczne, to miary tych trójkątów muszą być takie same i możemy zaobserwować, że miara tego kąta jest taka sama jak miara tego kąta i to możemy sobie zapisać e, jako Nasze piąte twierdzenie, o może tutaj skorzystam z innego koloru, piąte twierdzenie, czyli miara kąta DCE, DCE jest taka sama jak miara kąta BCE. Miara kąta BCE. I to wynika z czwórki, ponieważ jeśli dwa trójkąty są przystające, to miary tych yy, trójkątów, odpowiednie miary tych trójkątów są takie same, więc to wynika tutaj z czwórki. I teraz chciałbym, żebyśmy się skupili na tych dwóch małych trójkątach. Popatrzmy. Ten trójkąt z lewej strony DCE ma bok DC taki sam, jak w tym tutaj drugim trójkącie bok CB, czyli te dwa boki są takie same. Te dwa trójkąty również dzielą ten tutaj bok CE. Ten bok CE jest bokiem tego trójkąta oraz bokiem tego trójkąta. I to jest kolejny wniosek i możemy to sobie zapisać jako punkt szósty, czyli CE jest taki sam jak CE. To jest yy, po prostu o, zapiszemy to sobie tutaj w ten sposób, to jest po prostu oczywiste. To również odczytujemy sobie z rysunku i yy, po prostu możemy sobie napisać, że to jest tutaj oczywiste. Odczytujemy to z rysunku. Oczywiste. I teraz popatrzmy. W tym trójkącie mamy tak ten bok, ten bok oraz kąt pomiędzy tymi bokami są identyczne jak odpowiednie boki w tym drugim trójkącie i tutaj ten kąt. Więc z jakiej cechy możemy sobie tutaj teraz skorzystać? Możemy skorzystać sobie e, tutaj z tej cechy bok, kąt, bok. I pokazaliśmy, że e, ten trójkąt DC E to jest trójkąt przystający do trójkąta BCE i to jest tutaj nasz siódmy wniosek, czyli trójkąt DCE jest przystający do trójkąta BCE. Z czego to wynika? E, wynika to po prostu z, te, z tej cechy bok, kąt, bok. A e, bok, kąt, bok pokazaliśmy, że tutaj mamy D C jest taki sam jak CB, czyli widzimy, że tutaj korzystamy z jedynki. CE jest taki sam jak CE, czyli wskazaliśmy e, dwa boki takie same w obydwu trójkątach, czyli e, gdzie to mieliśmy CE i CE tutaj z szóstego punktu i miara kąta w tym trójkącie pomiędzy tymi bokami jest taka sama jak miara tego kąta pomiędzy tymi odpowiadającymi bokami i popatrzmy tutaj, pokazaliśmy to w piątce więc za pomocą jedynki, szóstki i piątki możemy korzystać z tej cechy i pokazaliśmy, że te dwa małe trójkąty są przystające skoro te dwa małe trójkąty są przystające, to e, znaczy, że są identyczne, czyli miary e, kątów tego trójkąta są takie same jak miary kątów tego trójkąta. Czyli możemy wyciągnąć taki wniosek, że miara tego kąta w tym trójkącie jest taka sama jak odpowiedni kąt w tym drugim trójkącie i to jest tutaj ten kąt. I to będzie nasz ósmy punkt i zapiszemy to sobie tutaj o, jako ósemka. Będziemy musieli przedłużyć tutaj e, nasze dwie kolumny. Ósemka, czyli e, zapiszemy sobie, że miara kąta DE, tutaj mieliśmy wierzchołek C, DEC jest taka sama jak miara e, kąta BEC, tak? Możemy się upewnić, tutaj mamy C, tak? Więc to będzie nasz kąt BEC. C. Z czego to wynika? To wynika po, po prostu z podpunktu siódmego, gdzie pokazaliśmy, że te dwa trójkąty są przystające. I teraz popatrzmy, co tutaj mamy na tym rysunku, co się dzieje z tymi dwoma kątami. Te dwa kąty są kątami przyległymi, ponieważ mają wspólne ramię, a pozostałe ramiona tworzą kąt półpełny, czyli e, dopełniają się e, do prostej, czyli to jest nasze kolejne twierdzenie. Dziewiąte, że te dwa kąty są przyległe, czyli e, kąt DEC DEC i kąt BEC to są kąty. Musimy sobie o, jeszcze zjechać. To są kąty przyległe. Przyległe. I takie jest uzasadnienie, bo one mają tutaj wspólne ramię. Wspólne ramię. A pozostałe ramiona tworzą kąt półpełny. Pozostałe ramiona tworzą. Kąt półpełny, troszeczkę się napisaliśmy, ale to jest bardzo ważny wniosek. Czyli widzimy, że te dwa kąty y, są przyległe, bo mają wspólne ramiona, a pozostałe ramiona tutaj dopełniają się do prostej. A co wiemy o kątach przyległych? Skoro razem tworzą kąt półpełny, to te dwa kąty sumują się do 180 stopni. Czyli miara kąta DEC plus miara kąta BEC da nam 180 stopni. I to będzie nasz tutaj kolejny punkt dziesiąty. Musimy sobie znowu przedłużyć nasze kolumny. Tutaj dziesiąty, czyli miara kąta DEC plus miara kąta BEC. E C równa się 180 stopni i to wynika z tego z dziewiątki. No bo to są kąty przyległe. O i tutaj zapiszemy, że to wynika z dziewiątki. Dobrze, że tutaj zmieniłem kolor, żebyśmy widzieli, co jest do czego, jakie uzasadnienie jest do jakiego twierdzenia. Ale teraz popatrzmy. Wiemy, że kąt BEC kąt BEC jest taki sam jak kąt DEC, więc tutaj korzystając z tego ósmego punktu możemy miarę kąta BEC zamienić na miarę kąta DEC, więc tutaj jedenasty punkt, jedenasty punkt będzie taki, że zamieniamy sobie miarę kąta BEC na miarę kąta DEC, bo te e, kąty są równe, czyli miara kąta DEC plus miara kąta DEC równa się 180 stopni. To, że sumują się do 180 stopni wynika tutaj z dziewiątki. A to, że mi, mogliśmy zamienić miarę kąta BEC na miarę kąta DEC, wynika o, tutaj e, z ósemki. A skoro jakie dwa kąty widzimy, że ten kąt jest taki sam jak ten kąt, to skoro ten kąt jest taki sam jak ten kąt, to będziemy mieli y, dwa razy miara kąta DEC równa się 180 stopni, więc miara kąta DEC musi być równa 90 stopni i to będzie tutaj dwunasty nasz punkt, czyli miara kąta DEC równa się. 90 stopni, a przecież tutaj mamy, że miara kąta DEC jest taka sama jak miara kąta BEC, czyli miara kąta BEC również musi mieć 90 stopni, czyli miara kąta tutaj BEC jest, y, wynosi również 90 stopni. Tutaj korzystamy z 11. Tak czyli tą 90 otrzymaliśmy tutaj z jedenastki, bo jakie dwa takie same kąty musimy zsumować, aby otrzymać 180 stopni, no 90 plus 90 da nam 180 stopni, a to, że to również jest BEC, to znowu korzystamy tutaj z tego ósmego punktu. I wróćmy jeszcze raz do naszego rysunku, popatrzmy gdzie są kąty DEC i BEC. DEC to jest ten kąt, BEC to jest ten kąt, czyli DEC pokazaliśmy, że to jest kąt, który ma miarę 90 stopni, czyli to jest kąt prosty. Ten kąt jest taki sam, czyli to jest również kąt prosty. A skoro jeden odcinek, jak przedniemy drugim odcinkiem i tutaj powstaną dwa kąty proste, to znaczy, że te dwa odcinki są prostopadłe, czyli możemy zapisać kolejny wniosek, że A C, odcinek AC jest prostopadły do DB. I to będzie tutaj trzynastka. Odcinek AC jest prostopadły do odcinka DB. I to jest, to po prostu wynika z dwunastki. O, piszemy tutaj z dwunastki, bo to są miary, które mają tutaj 90 stopni, więc to są kąty proste. I popatrzmy, to jest dokładnie to, co mieliśmy udowodnić. I e, takim tokiem myślenia tutaj trzeba wszystko e, pisać co mogliśmy zauważyć, wyciągaliśmy tutaj różne wnioski i korzystaliśmy tutaj z naszego zestawu narzędzi, czyli z tych tutaj postulatów i doszliśmy do tego, że AC jest prostopadły do DB i to mieliśmy pokazać. I mam nadzieję, że teraz takie udowadnianie za pomocą dwóch kolumn nikomu nie będzie sprawiało żadnych problemów.